Podaj cyfrę jedności liczby następującej. W dość prosty sposób można wyznaczyć ostatnią cyfrę takiej sumy. Otóż zauważamy, że podczas wymnażania takiej dużej liczby 1999 na końcu zawsze podczas wymnożenia mnożą się przez siebie dziewiątki. Zatem zauważamy, że 9 do pierwszej to jest 9, 9 do drugiej 81, 9 do trzeciej 729 i jeszcze weźmy 9 do czwartej. Podczas wymnożenia załóż na końcu 9 razy 9 będzie 81, czyli na końcu będzie stała jedynka, no i będziemy musieli coś wrzucić do pamięci. No i ten system się powtarza i tak dalej. Widzimy, na końcu jest albo dziewiątka, albo jedynka. Możemy zapisać, że liczby mające nieparzysty wykładnik mają ostatnią cyfrę równą 9. Widzisz, tutaj mamy nieparzysty wykładnik na końcu dziewiątka, tutaj 1 na końcu dziewiątka. Zatem w takiej sumie jedynkę przepiszmy, a ostatnią cyfrą tej dużej liczby jest rzecz jasna dziewiątka na podstawie tego zdania. Jeżeli będziemy dodawać bardzo długą liczbę z dziewiątką na końcu i do niej dodamy jedynkę, to rzecz jasna, jak podpiszemy pisemnie jedności pod jednościami, to jedynka wyląduje pod dziewiątką. Więc po dodaniu otrzymamy 10 i 1 dalej. Więc ostatnią cyfrą będzie właśnie 0.